Dzień dobry. Dziś film dotyczący Deusa Dwójki i będzie to film dotyczący żelaza. Myślę, że film ważny i to, co przekażę tutaj, jest ważne, przynajmniej dla mnie zawsze było. Mimo, że jest to film o Deusie 2, użyję tutaj do tego filmu Goldmaxa Powera, czyli poprzednika, można powiedzieć, Deusa 1, wykrywacza, powiedzmy, z okolic roku 2000, 2002 czy 3, nie wiem dokładnie. Dlaczego użyję Goldmaxa? Dlatego, że żeby zrozumieć wykrywacz, trzeba również popatrzeć do tyłu troszeczkę na drogę, jaką konstruktorzy wykrywacza przeszli. I wtedy wiele spraw staje się jasnych i bardziej czytelnych. I zaczynają się zapalać lampki w główce dotyczące, jak postępować z tymi bardziej skomplikowanymi wykrywaczami. Goldmax Power i Goldmax MK1 są swego rodzaju arcydziełami, jeśli chodzi o to, by czegoś się o wykrywaczach nauczyć. Myślę, że trzeba by nagrać jakiś film o Goldmaxie tylko i wyłącznie, by wam to uzmysłowić i pokazać wam, jak wiele tutaj jest do pokazania i jak wiele można magii zrobić, używając trzech pokrętał, można powiedzieć, jednego przełącznika. Dobra, więc tak, film ma być o Deusie Dwójce, ale zaczniemy od Goldmaxa. W Goldmaxie nie mamy dyskryminacji koloru. Mamy tylko i wyłącznie dyskryminację żelaza. Jak to wygląda w praktyce? Postaram się wam to jakoś graficznie przedstawić, używając gałęzi. Jeszcze mi jednej brakuje do szczęścia. Weźmy ta mała. Ok. Mamy trzy gałęzie. Raz, dwa, trzy. Po środku jest zero, czyli folia aluminiowa, nie? Tu mamy, powiedzmy, plus 95, a tu mamy minus 95. Czyli można powiedzieć taka white-owska skala dyskryminacji. Tu jest dyskryminacja. No i takie różne szlaczki by wam tu wyskakiwały, albo po tej, albo po tej stronie, umożliwiając identyfikację. Ale w Goldmaxie nie macie tego tutaj czegoś. Po prostu tego nie ma. Macie tylko i wyłącznie zakres żelaza. Czyli możecie kombinować z folią aluminiową, wycinając cokolwiek tutaj, bo się nie da. Nie możecie się bawić jakimś noczem, by wycinać pultaby, bo go tutaj nie ma. Całe pokrętło, które jest tutaj, czyli Iron Threshold, jest pokrętłem dotyczącym tego właśnie zakresu. Tylko i wyłącznie żelaza. I w nim się poruszamy, używając tego pokrętła. Ustawienie auto, czyli klik, jest wykastrowaniem wykrywacza, można powiedzieć, jeśli chodzi o kwestię dyskryminacji. Może faktycznie nie ma tutaj wtedy wykrywalności koksu, ale jest to kastracja. To jest dla Amerykanów, można powiedzieć, dla osób leniwych, nie? Ale cała magia Goldmaxa i Goldmaxa Powera zaczyna się właśnie od tego kliku, gdzie wchodzicie sobie na dyskryminację żelaza. Patrząc na cyfry tutaj, one rosną, prawda? Od 5 do 10, prawda? I to będzie oznaczało, że tutaj po wyjściu z tego kliku macie najmniejszą dyskryminację żelaza. Czyli macie jakby to coś przesunięte bardzo blisko tutaj. A posługując się tym pokrętłem, przesuwacie je w kierunku zera. No, prościej chyba się tego nie dało pokazać, ale tak to wygląda, nie? No dobra, teraz mam przygotowany kawałeczek żelaza, jakiegoś kutego gwoździa, który jest tutaj. Widzicie, tu jest, prawda? No i teraz tak. Jeśli dyskryminację ustawię
ustawię niziutko, co będzie się działo? Mamy! Mam tutaj sygnał koloru. Jeśli ten gwóźdź był go w ziemi, to jest w pełni wykopywalny, że tak powiem. Ale posługując się tym pokrętłem, mogę spowodować to, że podwyższę dyskryminację żelaza i spróbuję uzyskać to, by ten cel stał się celem żelaznym. Jeszcze jest. Jest. Dziesiąteczka żelaza stało się żelazem, że tak powiem, nie? Ale widz polega na tym w Goldmaxie Powerze, że trzeba ustawiać to żelazo jak najniżej się da. Na granicy, że tak powiem, waszej wytrzymałości. Każdy tą wytrzymałość ma inną. Ktoś będzie miał tą wytrzymałość na poziomie dziesiątki, prawda? Żeby mu to żelazo nie przeszkadzało. Albo warunki będą takie, że będzie trzeba ustawić troszeczkę wyżej to żelazo. Ale generalnie trzeba się posługiwać tą dyskryminacją w sposób taki, by używać jej jak najmniej. Moim ustawieniem ulubionym to jest mniej więcej 7, czyli gdzieś tutaj. Co będzie wtedy? Mamy takiego splita, prawda? Czyli mamy niski ton i mamy dodatkowo burczenie żelaza. Jeśli obejdę ten cel z boku, jest on czysto żelazny, dlatego że dla każdego wykrywacza to ustawienie żelaza jest ustawieniem jakby łatwiejszym, w którym nie dochodzi do, że tak powiem, w którym dochodzi o wiele mniej do przekłamań. I znowu tutaj kłania się jakby technika i sposób, w jaki chodzimy z wykrywaczem. Można chodzić na leniucha i tak się to odbywa w dzisiejszych produkcjach wykrywaczy, że chodzi się tak zwanego leniucha, że idziecie, macie gdzieś sygnał żelaza z boku i przechodzicie, idziecie dalej, nie? W Goldmaxie, Powerze i w ogóle przy jakichś bardziej profesjonalnych zastosowaniach wykrywaczy należy cele badać, nie? Czyli przy nisko ustawionej dyskryminacji, powiedzmy, ten cel będzie celem częściowo kolorzastym, można powiedzieć, nie? Ale jak obejdziecie sobie go z boku, staje się całkowicie żelazny. Więc trzeba sprawdzać te cele i to jest właśnie taka metoda, żeby oceniać cele wszystkie i sobie po prostu uzmysławiać to w głowie. Jeśli będziecie łazić z tym wykrywaczem rok czy dwa, to nabierzecie takiej wprawy, że po prostu żelaza nie będziecie kopali. Jednym z moich stałych współkopaczy, bo zwykle mam zawsze jednego stałego współkopacza, zobaczył, jak byłem wtedy, bo ja przez kilka lat używałem Goldmaxów, zobaczył, co wykopuję tym Goldmaxem, kopiąc ze mną, bez żadnego pytania, nic nie mówiąc mi, kupił sobie sam Goldmaxa Powera, stał się, można powiedzieć, mistrzem w jego użytkowaniu. A początki były takie, że przynosił garście żelaza. Mówię, skąd to wziąłeś, chłopie, kurde? Przecież to się... No ale to wy wiecie, no wszystko wymaga ogarnięcia sobie i wprawy i nie pójścia w stronę lenistwa, ale pójścia w stronę profesjonalnego jakby bardziej poszukiwań, by badać jednak te cele i nie kopać tego żelaza. Goldmax Power nie jest nowoczesnym wykrywaczem, który, bo dzisiejsze wykrywacze są robione tak, żeby pasowało dla każdego, nawet tego początkującego użytkownika, więc mamy zaawansowany wykrywacz, który już musi na początku, że tak powiem, być bardzo ogarnięty, by ten początkujący użytkownik się nie zraził, tak jak początkujący użytkownik zraziłby się do Goldmaxa Powera, nie? Nie mając wsparcia żadnego merytorycznego i bez żadnych podpowiedzi, ciężko byłoby mu tutaj ogarnąć to wszystko, a jest to sprzęt wybitnie profesjonalny. Może nie jest to sprzęt uniwersalny, ale jest to sprzęt w niektórych zastosowaniach wybitny. Przez to, że wymusza na nas myślenie. Dobra, pokazałem wam trochę o Goldmaxie, ale temat ma dotyczyć do USA dwójki, nie?
Dlaczego tak? Może na początku powiem coś takiego. Tak jak powiedziałem na wstępie, każda firma oprócz Nocty ma jakąś tradycję, prawda? I ma swoich tam konstruktorów, którzy rozwijają jakiś projekt, ulepszając go ciągle, nie? Ale to, co jest dobre w tym projekcie na początku, jest zwykle rozwijane. Nocta kopiuje pomysły innych, więc nie ma takiej linii, prawda? Ale Minilab czy XP, ona cały czas idzie pewnym ciągiem. I te rzeczy, które mają dobre, to one trwają w tych wykrywaczach. I czymś właśnie takim wyjątkowo dobrym w wykrywaczach firmy XP jest separacja w żelazie, czyli znajdowanie trudnych celi wśród celi żelaznych, trudnych celi kolorowych wśród celi żelaznych. To jest to, w czym firma XP zabłysnęła i w czym jest naprawdę dobra. I mówiąc szczerze, podejście do żelaza w wykrywaczu Goldmax Deus 1 i Deus 2 jest podobne. Dlaczego? Dlatego, że nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że w Deusie 2 i w Deusie 1 prawie przez cały czas jesteście w zakresie żelaza z dyskryminacją. Wystarczy spojrzeć na skalę dyskryminacji, gdzie folia aluminiowa w Deusie 1 czy 2 jest tam powiedzmy 32, a niby żelazo zaczyna się od dziesiątki, nie? No ale mało kto szuka z dyskryminacją na 10, zwykle szukamy niżej, więc szukamy tak naprawdę w zaniżonym dyskryminacji żelaza, nie? To tak jakbyście szukali powiedzmy w wersie na minus 3, nie? Coś w tym stylu, nie? Tylko jesteśmy tego jakby nieświadomi. Przez bardzo dobre audio i dopasowanie innych funkcji w wykrywaczach Deus 1 i Deus 2 otrzymujemy produkt, który faktycznie dobrze działa w tym żelazie i jest specjalnie tak skonstruowany, by to zaniżenie dyskryminacji tak bardzo nie przeszkadzało. I dlatego wykrywacz Deus 1 i Deus 2 ciągnie dalej temat doskonałej separacji w żelazie. To dzięki temu tak się to dzieje. Co dalej? Mamy ustawienie w Deusie 1 i Deusie 2 reaktywności. No i tak. Jak to ugryźć to ustawienie? Opublikowałem ostatnio jakiś stary film, który dotyczył właśnie również ustawień reaktywności w Deusie 2. Ja go nie opublikowałem z pewnych względów, dlatego że on dokładnie nie przekazywał tego, co chciałem przekazać. Czasami człowiek nie ma weny i nie ma gadanego, żeby powiedzieć Wam wprost. Więc jeszcze raz powiem tak. Jeśli chodzi o reaktywność, to reaktywność dopasowujecie do warunków gruntowych, tylko i wyłącznie. A nie do na przykład poszukiwania głębokich celów, bo jest to złudne. Przy niskiej reaktywności wcale nie będziecie znajdowali głębokich celów, mimo bardzo wolnego przemiatania cewką zwykle, bo będzie Wam wiele czynników gruntowych przeszkadzało w tym i będziecie wiele mijać, nie? Więc ustawienie reaktywności jest ustawieniem, które dopasujecie do gruntu, lecz ma niewielki wpływ również w wykrywaczach XP na separację. Ale kluczem do zrozumienia problemu żelaza w wykrywaczu Deus 1 i Deus 2 jest zaniżenie dyskryminacji. Bo tu jest ten game changer. On zmienia wszystko. To właśnie niskie ustawienie dyskryminacji w tym wykrywaczu buduje niesamowite możliwości tego wykrywacza w żelazie. Więc jeśli zrobicie sobie coś takiego i ustawienia takie, by Deus na przykład 2 był ustawiony powiedzmy na dyskryminację 10 czy 9, natomiast reaktywność będzie dość wysoka, to nie będzie to dobre ustawienie do poszukiwania żelazie. Dlatego, że zapomnieliście tutaj o czynniku właśnie zaniżenia gruntu, czyli zaniżenia dyskryminacji, czyli czynnika kluczowego jakby w separacji. Możecie w Deusie 2, a nawet Deusie 1 używać niższych ustawień reaktywności, natomiast możecie pomóc sobie właśnie z zaniżeniem dyskryminacji, bo to jest kluczowe ustawienie, jeśli chodzi o separację.
tak jak tutaj Wam pokazałem w tym starym wykrywaczu, który jest wykrywaczem genialnym, że musi się nauczyć w Deusie chodzić na trochę niższej dyskryminacji. To zależy od Was samych. Dlatego, że dla kogoś dyskryminacja 4,5 będzie przerażająca, bo będzie kopał dużo żelaza. Ale jeśli z tą dyskryminacją będzie długo chodził i dopasuje pozostałe parametry tego wykrywacza do właśnie tego ustawienia, to nauczy się to żelazo nie kopać. Wszystko wymaga doświadczenia. Takimi czynnikami są również, jest, kluczowym czynnikiem jest moc wykrywacza. Nie jako taka czułość, prawda, ale ukryte gdzieś w głębi tego wykrywacza parametry, które dotyczą mocy. Bo dojdzie do tego, że przy dużych ustawieniach mocy, na przykład tutaj mógłbym to pokazać również na Godmaxie, jeśli ustawicie wyżej tą czułość tutaj, maksymalnie jakby, nie, spowoduje to, że te sygnały kolorowe będą, znaczy sygnały żelazne będą tak mocne i tak będą się przebijać tym żelazem, że zobaczenie je znajdziecie, nie? W tym wykrywaczu ważny jest również balans czułością. Nie ma tutaj innego pokrętła ograniczającego moc tego wykrywacza. Mamy tylko tą czułość tutaj. Natomiast w Deusie jest ich dużo. Macie do wyboru wiele programów. Więc sensowną sprawą będzie użycie na przykład programu Sensitive, który jest programem już generalnie, można powiedzieć, troszeczkę jakby bardziej delikatnym. Zaniżenie tej dyskryminacji do jakiegoś akceptowalnego dla Was poziomu i użycie reaktywności dopasowanej do terenu. I to według mnie są ustawienia do poszukiwań profesjonalnych w żelazie. Jeśli dołożycie do tego jeszcze to, że jak szybko się w tym żelazie poruszacie tą cewką i dopasujecie jeszcze prędkość jakby na przykład na dwójeczkę reaktywności do tego, jak machacie tą cewką, to wtedy będziecie, że tak powiem, w Arkadii, nie? Czy w raju, nie? Jeśli dodatkowo macie z tym wykrywaczem doświadczenie, to zaowocuje bardzo dobrymi znaleziskami z miejsca, gdzie inne wykrywacze nic nie znajdują, nie? Ale wymaga to czasu. Ja jestem w tej dobrej sytuacji, że dla mnie wykrywacz jest moim zawodem, dlatego że ja pracuję tym wykrywaczem. Czasami w ciągach 10-miesięcznych na różnych inwestycjach pracuję dla archeologów. Nie współpracuję z archeologami, ale pracuję po prostu dla nich, nie? I dla mnie po prostu ten o wiele szybciej zdobywam doświadczenie i wiedzę na temat wykrywacza, bo nie jestem użytkownikiem, który ma czas jedynie na przykład jakby w niedzielę sobie wyskoczyć na palę go parę godzin z wykrywaczem. Ja w ciągu tygodnia powiedzmy używam go 5 razy czy 6 razy dłużej niż przeciętny użytkownik. Dzięki temu mogę Wam coś powiedzieć. Dodatkowo mam wiele, wiele lat za sobą, wiele, wiele wykrywaczy i coś tam mogę powiedzieć na temat, jak to faktycznie działa i co trzeba zrobić, żeby było dobrze, nie? Więc wszystkie te moje filmy były ukierunkowane właśnie w to, by pomóc Wam w ogarnięciu wykrywacza, zrozumieniu, bo to jest kluczowa sprawa do tego, byście byli zadowoleni i żebyście czerpali satysfakcję z tego, co znajdujecie, jak ten wykrywacz po prostu działa. No nie wyobrażam sobie, znaczy no oczywiście, że jest to możliwe, nie? Wydać na Deusa dwójkę, powiedzmy tam, nie wiem, chyba z 7000 zł teraz, nie? I nie wykorzystywać pełnych jego możliwości. Ten wykrywacz ma ogromne możliwości, ale jest wykrywaczem bardzo trudnym i wymagającym dużego zaangażowania. Bez tego nie będzie wykrywaczem, może jakimś tam, po prostu dużo straci na tym, że nie będzie on w rękach osoby, która nie będzie się starała. W nim trzeba się troszeczkę postarać. Ja oczywiście miałem zamiar stworzyć jakieś takie kompendium wiedzy, jak powiedzmy, czy jakiś cykl filmów na temat Deusa dwójki i rozbić na atomy wszystkie te ustawienia i zależności, by Wam przynajmniej częściowo pomóc. No z różnych tam przyczyn chyba tego nie będzie. Jedną z tych przyczyn również jest to, że posługuję się panelem słuchawkowym, nie? No i zawsze jakaś tam muszę kombinować z jakimiś słuchawkami, przykładać te słuchawki blisko kamery, byście tam w miarę słyszeli, prawda?
ale i tak ten dźwięk nie jest taki, jaki jest faktycznie. Gdybym miał panel duży, ten normalny, no to w tym momencie wiele mogę pokazać więcej i mógłbym wam pokazać. A jestem świadom tego, że jeśli coś robię dla ludzi, to powinno to być w miarę, że tak powiem, dobre, nie? I klarowne w przekazie, nie? I taki panel byłby rzeczywiście takim czymś, co zmieniłoby dużo i można by o wiele więcej pokazać. Ale znowu, ja jestem przecież detektorystą. Ja tego panela nie potrzebuję, nie? Po prostu szkoda mi wydać 3,5 tysiąca złotych, bo to chyba 3400 chyba kosztuje, na to, żeby robić filmy, nie? Rozumiecie mnie, nie? Więc mam takie podejście do tego dosyć, można powiedzieć, praktyczne. No. Kolejną sprawą jest to, że używam ciągle w Deusie dwójce softu 0.7.1. A wielu z was używa softów nowszych, głównie chyba 2.0 teraz, nie? Ja używałem i 1.0, 1.1 i 2.0, no ale jestem 0.7.1, nie? I to jest kolejna przeszkoda do tego, by wam coś opowiadać, bo o niektórych funkcjach nie będę mógł powiedzieć, bo ich w 0.7.1 nie ma, nie? Mogę wam opowiedzieć na przykład o tej dyskryminacji i o tym kluczowym podejściu do tego tematu, co mówiłem na przykład dzisiaj, bo jest to temat jakby wspólny i można go również użyć w Deusie jedynce, ale o niektórych rzeczach nie mógłbym opowiedzieć. Musiałbym celowo przeskoczyć do softu 2.0, by publikować filmy, nie? Co jest rzeczą, uważam, chorą, nie? I trzeba się w pewnym momencie zatrzymać i powiedzieć dość, nie? Gdzie jestem, czy jestem youtuberem, czy jestem detektorystą, nie? No, więc no, tak to wygląda z tym Deusem. No, taki cykl miał powstać, ale raczej go nie będzie. To, co powiedziałem wam dzisiaj na temat ustawienia dyskryminacji w Deusie, jest rzeczą bardzo ważną. Dlatego chciałem jeszcze mimo wszystko opublikować taki film i powiedzieć wam o tym, bo jest to rzecz, którą wam nie powiem, bo tego nigdzie nie ma. To są moje prywatne pomysły i prywatne, że tak powiem, spostrzeżenia z użytkowania i testowania tego wykrywacza. W ogóle wykrywaczy firmy XP, no bo od wielu lat je użytkuję w wielu konfiguracjach sprzętowych. Przewijało się przeze mnie, nie wiem, ile Deusów, a ile Goldmaxów, a ile Cewek i tak dalej, i tak dalej. A generalnie dodatkowo jestem jeszcze przecież zaawansowanym, intensywnym użytkownikiem tych sprzętów, nie? Więc publikuję tylko i wyłącznie w swoich filmach swoją prywatną wiedzę. Takie wiedzę na temat właśnie ustawienia dyskryminacji jako kluczowego problemu, czy kluczowego rozwiązania kwestii separacji i w żelazie, nie ma nigdzie. Nie ma tego po prostu, bo ludzie takiej wiedzy po prostu nie mają, nie? Więc co powinniście zapamiętać po dzisiejszym filmie? Powinniście zapamiętać, że Deus 2 jest troszeczkę innym wykrywaczem niż wszystkie pozostałe. Wywodzi się z Goldmaxa Powera i dalej kontynuowane jest w nim podejście do żelaza firmy XP, czyli zaniżanie dyskryminacji, które działa w wielu wykrywaczach. Zaniżenie dyskryminacji działa w miejscach zmineralizowanych, gdzie cele wbijają się w żelazo, działa w separacji, poprawiając ją znacząco, to zaniżenie, i jest kluczem w pewnych wykrywaczach do osiągania znacznie lepszych efektów, takim jak na przykład Deus 1, 2 czy Goldmax Power, gdzie to zaniżenie tej dyskryminacji powoduje, że te wykrywacze są wyjątkowe i wybijają się w sposób wyjątkowy w kwestii żelaza. Kolejną sprawą jest to, że w tych wykrywaczach myślę, tak mógłbym powiedzieć, że ustawienie reaktywności jest ustawieniem, jeśli chodzi o żelazo, drugorzędnym do ustawienia dyskryminacji. Więcej myślę, że da zaniżenie dyskryminacji niż używanie wyższej reaktywności. To jest to, co powiedziałem również w poprzednim filmie. Trzeba dopasowywać do warunków gruntowych tą szybkość tego wykrywacza, a nie do celi. Bo kiedyś się spotkałem z taką sytuacją, że ktoś szukał na przykład głębokich celów i na siłę próbował ustawiać niską reaktywność wykrywacza,
co zmuszało go do bardzo wolnego poruszania, nienaturalnego się z tym wykrywaczem, a co dalej, idąc dalej, do mijania niektórych celi, prawda, bo to się tak nie da chodzić w jednym rytmie, prawda, a takie sytuacje się spotkałem. Więc nie, ustawiacie reaktywność tak, by wykrywacz był jak najbardziej płynny, by działał przy dość wolnym przemiataniu, ale także przy nieco szybszym, nie? I taka elastyczność wystarczy w zupełności w Deusie 2 czy Deusie 1. Więc nie bójcie się w tych wykrywaczach używać w żelazie nawet niższej reaktywności, dlatego że te wykrywacze są inne niż wszystkie. I możecie sobie to troszeczkę nadrobić, kombinując właśnie z zaniżeniem dyskryminacji. No w niektórych programach to jest jeszcze chyba około 10, tak myślę średnio 10, 9, 6 ta dyskryminacja poustawiana, nie? Więc warto obniżać tą dyskryminację, bawić się w takie testy, jak Wam pokazałem tutaj z tym żelazem, w którym momencie ten kuty żelazny gwóźdź stanie się dla mnie nie do wykopania, prawda? O, coś w tym stylu, nie? I odpowiedzieć sobie takie pytanie i ciągle zaniżać tę dyskryminację. Myślę, że takim chyba końcóweczką możliwości to chyba jest 4,5, ale myślę, żeby dało się jeszcze niżej wykombinować, nie? Z tą dyskryminacją i schodzić jeszcze niżej. No ale to każdy ma inaczej, nie? Więc na początku, gdy kupujecie ten wykrywacz, to może używajcie tej dyskryminacji, którą Wam tam producent, że tak powiem, czy konstruktor dał, jak tej fabrycznej, nie? Ale z biegiem czasu przypomnijcie sobie o moim filmie i starajcie się to zniżać, by z tego Waszego wykrywacza, na które wydaliście Wasze ciężko zarobione pieniądze, stworzyć jeszcze bardziej bestie, nie? Bo takie możliwości są. Wtedy na niższych ustawieniach dyskryminacji ten wykrywacz zaczyna separować głębiej, zaczyna działać lepiej w mineralizacji, staje się jeszcze bardziej płynny, więc są same benefity, nie? Oczywiście z połączeniem różnych innych cech. Gdybym zaczął opowiadać tutaj, co tam w tym Deusie dwójce można wykombinować, jeśli bym zaczął Wam opowiadać o stabilizatorze gruntu, bo to też, kurde, powinienem chyba pół godziny program o tym zrobić, nie? No to mówię Wam tak, no ja poszłem troszeczkę na łatwiznę z tym Equinoxem 900, no ale z Equinoxem 900 życie jest łatwiejsze. To bardzo dobry wykrywacz i jest nim życie łatwiejsze, to prawda, przyznam się. Jednak z Deusem dwójką może jest to życie bardziej ciekawe, nie? Wymaga więcej tego zaangażowania i dania z siebie troszeczkę więcej, nie? I myślę, że na tym tutaj ten swój wywód, który już jest wystarczająco długi, zakończę, nie? Tym byście się starali sami dochodzić do pewnych rozwiązań. Byście kombinowali z tą dyskryminacją, troszeczkę ją zaniżając, bo w wykrywaczach XP to działa. Działa też w wielu innych wykrywaczach. I wspomoże Wam to, was to w znajdowaniu czegoś więcej. Na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się.